Witam serdecznie wszystkich. Są z nami Kamil Cyrek i Norbert Wodziony z projektu Nightly. Cześć chłopaki. No. Siema, siema. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o ekosystemie NIR. Jest to w Polsce dosyć mało popularne, ale kto wie, zaraz się dowiemy więcej, czy ma tutaj jaki potencjał, jaka historia się z tym wiąże. Co tutaj się dzieje więcej? Więc może jakiś mały wstęp tutaj przedstawicie co nieco bliżej naszym widzom ten blockchain. No, NIR jest nie tylko zapomniany w Polsce, mi się wydaje, że w ogóle w całym krypto jest mocno zapomniany, zwłaszcza jak teraz pojawia się taki ogromny layer 1 i layer 2. Praktycznie co tydzień nowego się pojawia. Ten NIR tutaj gdzieś w całym krypto jest od 2020 roku. Jakoś się tam trzyma, przetrwał te wszystkie ciężkie czasy, ale faktycznie mało kto o nim pamięta, albo mało kto go używa, to na pewno. No ale sam NIR jest ciekawy, ma bardzo ciekawych founderów i sama jego architektura, jakby sposób, jakim rozwiązuje problemy i w ogóle podchodzi do tego wszystkiego, co robi, jest mi się ciekawy, więc to postaramy się Wam po prostu przybliżyć w tym wideo. I tak jak wspomniałem o founderach, że są ciekawi, więc chciałbym mocno zacząć od nich, zwłaszcza, że mam później swoją taką prywatną tezę, czemu jakby warto mieć na uwadze to, co oni robią i to, co robili głównie w przeszłości. Founderem jest Rosjanin i Ukrainiec, Aleksander Skidanow i Ilya Poluszkin. Jeden pracował w Google, drugi był, czy jeden był deweloperem w Google, drugi był kierownikiem inżynierii w Google Research. Ten pracowali głównie nad AI, nad tym językiem, którego używa Google Translator. Poza tym rozwijali też TensorFlow, to jest jedna z popularniejszych bibliotek też do AI. I na początku, przed tym jak stworzyli Nira, stworzyli właśnie projekt, który zajmował się typowo AI i musieli się jakby rozliczać ze swoimi pracownikami, które za bardzo drobne zadania, ale że nie chcieli tego robić przez konta bankowe, bo to nie każdy ma konto i nie każdy chce zostawać pieniądze na konto, chcieli skorzystać z krypto, no ale że to był to rok 2016-2017, te transakcje były bardzo drogie i nieraz przewyższały po prostu kwotę tej transakcji. Dlatego stwierdzili, że zrobią sobie chaina i taka jest geneza, pokrótce tego chaina. Oni już z tego, co sprawdzałem, bezpośrednio AI się nie zajmują, jakby skupili się w pełni na NIRze. No ale jakby takie są te korzenie, bardzo mocno w AI, co myślę, że jest ważne i ciekawe, zwłaszcza patrząc na to, co działo się jakiś miesiąc czy 2 miesiące temu właśnie a propos AI w krypto. Spoko. I powiedzcie w takim razie, bo tutaj no, ten NIR jest dosyć ciężkim językiem, w ciężkim języku napisany. To prawda, oparty o Rasta, tak? Natomiast no, taki próg wejścia tutaj jest dosyć wysoki, więc. I jak wygląda sprawa odnośnie deweloperów? Czy dużo ich tutaj dużo się dzieje nad buduje z racji tego, że jest to dosyć problematyczny jednak język. Z mojej strony powiem tak, na pewno to nie jest blockchain dla nowych osób. Jeśli ktoś zaczyna dopiero deweloperkę związaną z blockchainem, to myślę, że NIR to jest ostatnie miejsce, gdzie chciałby się zająć. Ja myślę, że jakby zaczęcie od Ethereum czy Sui Aptosa to jest lepsze rozwiązanie niż pójście od razu na NIRa. Nawet Solana jest bardziej accessible niż NIR. Więc zdecydowanie to nie jest coś, co jest proste. Głównie to wynika z tego, jak działa NIR. I jeśli mówimy tutaj o jakby takim bezpośrednim programowaniu, nadal używa się Rasta, ale przez to, że jakby jak działa ten Rust i jak działają te transakcje na NIRze, jest to coś unikalnego i z tego, co wiem, żaden blockchain obecnie tak nie działa. Więc nawet deweloperzy, którzy pochodzą gdzieś tam z Ethereum, z Solany, którzy przychodzą na Nira i próbują coś napisać, no spotykają się z zupełnie czymś nowym, więc naprawdę jest to dosyć challenging. Tak, i poza tym, że tak jak Norbert powiedział, oni robią wszystko totalnie na odwrót, to potrafili nawet zmienić coś takiego jak sharding. Sharding jest popularny chyba na każdej większości chainów opartych na EVM-ie, na pewno na Ethereum 2.0.
A jest? Może, no dobra, jak wytłumaczysz, czym jest sharding? Znaczy, A tak, ja powiem, dokładnie, czemu dokładnie. jest taki dziwny? Okej, okay, więc To... jakby shardingu jeszcze nigdzie nie ma, tak? Jakby poza Nirem, tak? I Ethereum dopiero zmierza w tą stronę i jak Vitalik będzie miał 56 lat, to wtedy sharding wejdzie. Tak słyszałem, że jest timeline. Więc trochę to pewnie potrwa. Ogólnie selling point Nira był taki, że to jest jakby endgame Ethereum, tak? Czyli Ethereum idzie w stronę tego, co ma obecnie Nir. No i Nir ma wbudowany już ten w pełni sharding, który powoduje no to, że sieć teoretycznie może się bardzo mocno skalować. Obecnie na powiedzmy Ethereum można myśleć o tym shardingu takim, że mamy Arbitrum, Avalancha, nie wiem, Optimism, tak? Czy te rollupy ZK-owe, czy optymistyczne, czy jakieś inne technologie. O tym możemy myśleć jak o shardach, tak? I w przypadku Ethereum my explicit musimy przejść bridge'em na przykład do Arbitrum, czyli do innego shardu. Gdzie na Nirze to się dzieje automatycznie, tak? Czyli jeśli mamy na Nirze shard jakiś, nie wiem, Arbitrum, powiedzmy, to komunikacja z nim jest powiedzmy bez naszej ingerencji. Czyli jeśli chcemy wytradować coś na tym innym shardzie, to po prostu wysyłamy normalną transakcję i runtime Nira wie, jak się z tym skomunikować. Więc to powoduje, że z jednej strony użytkownicy czują mniej friction, a z drugiej strony no, deweloperzy mają wiele problemów do rozwiązania, tak? Bo wtedy jednocześnie jakby wiele ekosystemów i wiele tych shardów żyje w tym samym czasie. I to też sprowadza się, dlaczego NIR jest taki trudny w programowaniu, bo komunikacje między shardami są asynchroniczne, tak? Czyli jeśli wykonujemy transakcję i ta transakcja powoduje komunikację między shardami, to transakcja jest jakby rozdzielona na kilka stepów, tak? I transakcja może na przykład wysłanie do czegoś, do jakiegoś sharda może się powieść, ale operacja w nim już może się nie powieść, tak? Może sfailować czy zrejektować. I na Ethereum powiedzmy nasze pieniądze wrócą do nas, a na Nirze nie wrócą, tak? Bo one powiedzmy utknęły w tym shardzie, gdzieś tam w połowie ta transakcja upadła. I to jest główny problem, dlaczego programowanie na Nirze jest takie skomplikowane. Niemniej jednak, jeśli mamy już aplikację dobrze napisaną i te transakcje przechodzą smooth, czyli powiedzmy nie mogą sfailować, to wtedy ta komunikacja, możemy sobie wyobrazić, że na Ethereum tradujemy i nie musimy się bridge'ować na Arbitrum czy Optimism w jedną czy w drugą stronę, żeby wykonywać tam operację, tak? Czy na ZK-synka. Więc to jest coś, co nie już jakby oferuje, a tak naprawdę to jest wbudowane już w runtime i nie potrzeba żadnych zewnętrznych scalingów, żeby to osiągnąć. Więc ja uważam, że jest to powiedzmy lepsze rozwiązanie niż to, co oferuje obecnie Ethereum. Niemniej jednak no, jest to kosztem deweloperów, którzy teraz muszą myśleć o miliony różnych rzeczy i bugi, jakie mogą powstać na Nirze, no, są niespotykane jeszcze na żadnym ekosystemie. To co w takim razie jest tu, co mogłoby przyciągnąć tych ludzi, żeby tu się właśnie budowali? Czy NIR, co zrobi w tym kierunku, żeby zachęcić? No bo tak jak mówicie, skoro jest to takie ciężkie, to dlaczego ktoś miałby postawić akurat na NIRa? To jest dobre pytanie. Ja mogę powiedzieć ze strony deweloperskiej, Kamil pewnie z takiej normalnej strony. Więc na pewno NIR to jest ekosystem, który daje scaling, tak? Czyli jeśli mamy projekty, które szukają scalingu, na przykład, nie wiem, no DYDX jest takim projektem, który skacze po różnych scalingach i szuka dla siebie miejsca. Wcześniej byli na Starknecie, teraz są na Atomie, zobaczymy, gdzie wylądują. No, NIR myślę, że jest takim optymalnym rozwiązaniem, że jeśli ktoś nie chce się martwić, że hej, czy rozwiązanie to scalingowe, które jest teraz, powiedzmy na, nie, bo tak naprawdę ciężko jest przewidzieć, czy to będzie Optimism, Arbitrum, czy nie wiem, ZK-Sync, czy może zupełnie coś innego. Ciężko sobie wybrać to jedno miejsce, a na Nirze, no po prostu, hej, wiemy, że NIR się zeskaluje i na Nirze jest dużo bandwidthu, więc jeśli ktoś chce rzeczywiście coś robić tam, no to ma taki wybór. Osobiście uważam, że pewnie Solana jest takim lepszym wyborem, jeśli chodzi purely o scaling, ale jeśli ktoś nie lubi Solany, to tak, NIR jest optymalnym rozwiązaniem i według mnie jest fair.
No, a z drugiej strony no, też mamy jakieś granty, też mamy trochę mniej konkurencji, tak? Jeśli coś jest cięższe, to mamy mniej aplikacji, tak? Powiedzmy sobie szczerze, no, programowanie na niżej jest mocno skomplikowane, więc nie mamy osób, które po prostu kopiują, forkują jakiś kod i już startują z jakimś copycatem, tak? Więc rzeczywiście jest czas i jest możliwość zbudowania czegoś od zera, naprawdę pokazanie się z dobrej strony. No i tak jak mówiłem, no te granty, i my też otrzymaliśmy granta, taki zrobię tutaj placeholder, że szyluję. I można się rzeczywiście z nimi dogadać i te granty też są reasonable i to zależy, czego też chcemy, co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Jeśli budujemy bardziej jakąś stronę user-facing aplikację, to możemy dostać granta na przykład dla userów, możemy jakiś airdropa zrobić dla userów, czy coś w tym stylu, a jeśli piszemy na przykład DeFi, no to NIR na pewno jest też otwarty na jakiś liquidity mining, czy takie operacje, które pomogą ściągnąć TVL i ściągnąć userów. Tak, no, ja nie wiem dokładnie, jak to obecnie wygląda, ale na czas, kiedy ja komunikowałem się mocno z NIRem, tak to wyglądało i raczej rzeczywiście, jeśli ktoś przykładał się do tego, co robił i pokazywał, że rzeczywiście jakby buduje coś w tym ekosystemie, no to cała ta fundacja Nira byli bardzo, bardzo pomocni. Faktycznie, NIR jest turbo pomocny. Sami ludzie są tacy bardzo ludzcy. Kontakt z nimi jest super. Mają nawet takie office hours na Discordzie, gdzie każdy może przyjść i pogadać sobie z deweloperami. A pytań pewnie może mieć sporo. Tak jak Norbert wspomniał, tych grantów jest naprawdę ogrom. Co chwila są jakieś hackatony, takie nawet tematyczne. Ja pamiętam, że ostatnio był hackaton, który się skupiał typowo na metaversie, typowo na gamingu. Jest dosłownie ogrom. Jakieś budżetów na granty. Ostatnio, w 2021 roku, pamiętam, że NIR ogłosił dość duży, bo tam było 800 milionów dolarów, także to jest kupa kasy. My też właśnie z tego, akurat duże tu tam trochę nam skapło. Więc na pewno pieniądze mogą przyciągnąć ludzi, zwłaszcza, że NIR rozdaje pieniądze nie tylko dla projektów, ale jeżeli ktoś na przykład chce tworzyć jakiś content dla Nira na YouTubie czy na Twitterze, to takiego granta można dostać, czy tam masę innych rzeczy. Dosłownie na wszystko, co jakby będzie rozwijać trochę tę sieć. Więc to jest na pewno ciekawe. Tak jak Norbert wspomniał, też ma mniejsza konkurencja. Jest czasami fajna. Problem tego, że jest mniejsza konkurencja, czy znaczy drugą stroną tego, że jest mała konkurencja, jest to, że no, też jakby userów tutaj jest bardzo, bardzo mało. Ale na przykład nie bez powodu wspominałem mocno o tych funderach i o tym, jak mocno się skupiali na AI, bo to jest na przykład coś, co na przykład ja zakładałem, że będzie miało znaczenie. Jak pojawił się ten trend na AI, to ja bardzo po cichu liczyłem i skupowałem Ira, że oni jakoś z tego skorzystają, coś ogłoszą a propos AI i ten token wyleci 50% do góry. Niestety nic takiego się nie stało, ale może w przyszłości, więc to Jak jest jakiś tam sprzedaż, to pewno. wyleci. Pewnie tak będzie. Ja nie jestem paperheadem, stety albo niestety, ale zobaczymy. Na pewno NIR się wyróżnia, jak ktoś, no, to jest taki bet. Może postawić na Ethereum, które sprawdzono, może postawić na Solanę, która się wywali, a może postawić na dziwnego NIRa, który się raczej nie wywali, ale co z nim będzie, no to nikt nie wie. A propos tego Ale AI, cokolwiek tam się w tej kwestii dzieje teraz? ja wiem, że jakieś projekty pojedyncze się budują, ale jak pytam ludzi z NIR-a, to nie chcę powiedzieć. Ale jakby nic nie ogłaszają. Dla mnie to by było naturalne, bo na przykład dobrym przykładem jest Anatoli, który jest jakby founderem Solany i on tam przez chyba 10 czy 15 lat programował procesory do telefonów, no i po tych 15 latach sobie zrobił telefon, znaczy połączył telefon i krypto. A więc jak ja to zobaczyłem, to mówiłem, o, no to tu na pewno będzie AI. Zwłaszcza to był mega hot temat, no ale na razie to stoi. Chyba, że czekają na bull market, żeby to miało jeszcze większą pompę. Ale ja nic nie Bo, wiem. a jak Niestety. w takim razie wygląda próg wejścia od strony usera, tak? Na przykładowo, nie wiem, portfel, założenie, czy to jest z racji, że to jest tak trudne, jeśli chodzi o programowanie, to czy tutaj jest podobnie na przykład jak z Polkadot, gdzie założenie portfela dla osoby już ze świata krypto to jest kolejny level wyżej wtajemniczenia, czy tutaj jest raczej normalnie, przyjemnie. To jest dobry czas na autoreklamę, bo dzisiaj wprowadziliśmy fajną funkcję właśnie dla takich początkujących ludzi, o których mówisz, że można właśnie na naszym wallecie utworzyć sobie wallet za pomocą Google, konta Google. Za niego będzie też Apple, więc
będzie to super, super fajne, bo tak naprawdę, jeżeli będziesz chciał, to nie będziesz musiał mieć styczności z seedem. Na przykład moja mama w końcu będzie sobie mogła pobrać nasz wallet i zacząć coś tradować na Solanie czy Aptosie. Jeżeli chodzi o aplikację, no to jakby one się niczym nie różnią. Dzięki Bogu ten UI i UX jest bardzo fajny. Nie ma ich dużo, ale te, które są i które są raczej tymi topowymi, są bardzo, bardzo przyjemne po prostu. Zwłaszcza, że też nie ma jakby za dużego wyboru, więc nie jest ciężko się pogubić. Co do walletu, to NIR ma wbudowany jakby naming system, czyli jeśli ktoś zna z Ethereum ENS-a, gdzie można sobie domenę Ethereum zarezerwować, .eth, to na NIR-ze jest to wbudowane, tak? Czyli domeny .NIR są wbudowane od razu jakby w ekosystem, więc twój adres, często ty nawet nie znasz swojego adresu, bo możesz sobie od razu zarezerwować nickname i tego nicknameu używać. Tak? Każdy nickname jest unikalny, tak jak adres. I tutaj jest, to jest właśnie często taki UX, który NIR akurat promował, że ty nie możesz sobie używać walletu, dopóki nie zdepozytujesz sobie tam pieniędzy i nie zarejestrujesz sobie nicknameu, co powodowało, że ludzie, którzy właśnie przychodzili, tak, powiedzmy z MetaMaska czy z jakichś takich Ethereum-like walletów, no nie mogli się odnaleźć. Tak? I my to trochę wyprostowaliśmy. Więc u nas w Nightly można albo używać sobie normalnego adresu, nie rejestrować sobie nicknameu, albo można sobie zarezerwować nickname i używać tego tak, jak NIR chce, tak? Może ktoś nie chce rejestrować nicknameu, to jest fajne. NIR jakby wallet zmusza do tego, żeby używać ten nickname. My nie zmuszamy userów, żeby używali, ale nadal dajemy tą możliwość. Więc jeśli ktoś pochodzi właśnie z Ethereum, gdzieś tam z Solany, to jakby UX z punktu widzenia walletu jest praktycznie identyczny. No to jeśli chodzi o sam ten właśnie progresja propologowania za pomocą Google'a, to jest dobre, ale chyba raczej głównie właśnie dla nowych użytkowników, którzy nie potrafią się odnaleźć w tym, bo dla nas to jednak jest mniej bezpieczne. Jeżeli my potrafimy te klucze gdzieś sobie schować i posługiwać się kluczami, to chyba dla takich już wytrawnych użytkowników, to chyba dalej ten stary system będzie bardziej tutaj wybierany częściej. Natomiast dla tych nowych użytkowników to faktycznie jest to, myślę, że jest to fajne rozwiązanie. W jaki sposób to w ogóle funkcjonuje, jeśli chodzi o takie zapisywanie i logowanie się za pomocą, nie wiem, Gmaila, Facebooka. Znaczy, flow jest bardzo proste, ale jeszcze tak powiedzmy coś dołożę. Obecnie, jeśli ktoś używa powiedzmy MetaMaska czy Nightly, używając po prostu seeda, którego ma zapisanego gdzieś tam na kartce, no to ja osobiście uważam, że to jest podobnie bezpieczne jak używanie Google'a czy Apple połączonego z tym walletem. Dlaczego? Bo tak czy tak to jest połączone z twoim komputerem, tak? Więc z jednej strony, jeśli masz seed w Google, to jakby jeśli zgubisz komputer, to nadal możesz go odtworzyć, a jeśli masz seed tylko na komputerze i jakby ktoś ci ukradnie ten komputer, no to może ci jakby ukraść te pieniądze. Więc z punktu widzenia takiego, co jest bezpieczniejsze, twój komputer czy twój mail, tak? Większość osób na mailu ma 2FA, więc ja uważam, że jest to dosyć bezpieczne. Niemniej jednak, tak, rozwiązaniem jest Ledger, tak? Więc jeśli ktoś chce być naprawdę bezpieczny, to niech używa Ledgera, hardware walletu, może nie musi to być Ledger. My wspieramy Ledgera na NIR-ze, na Solanie i pewnie dalej będziemy rozwijać ten wsparcie dla Ledgera, więc u nas już można używać z tym Ledgerem. Ale tak, jak mniej więcej działa ten Google? Jest to bardzo proste. My po prostu mamy miejsce, gdzie zapisujemy ten seed w postaci zenkryptowanej, tak? Czyli teraz nasz seed nie jest zapisany jakby gdzieś tam w jakimś storage'u, tylko jest zapisany bezpośrednio w naszym mailu. A więc my, jeśli mamy dostęp do tego maila, to jesteśmy w stanie odtworzyć to. Raczej osoba, która po prostu gdzieś tam jest na tym mailu i kliknie sobie jakiś tam plik, który jest związany z tym naszym kluczem, nie będzie go w stanie przeczytać. Do przeczytania jego jest powiedzmy potrzebna aplikacja Nightly,
Więc to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, że ktoś po prostu, jak wejdzie sobie, powiedzmy, tam w kurs w dysk Google'a i zacznie sobie czytać pliki i sobie znajdzie o Nightly Private Key czy coś w tym stylu, oczywiście to nie jest tak nazwane, to tam nie będzie seedów, tak? Po prostu będą tam seedy, tylko będą zenkryptowane, więc taka casualowa osoba nie będzie w stanie tego przeczytać. Dekrypcja tego jest możliwa i jest głównie możliwa tylko i wyłącznie przez Nike Wallet. Niemniej jednak nadal, jeśli ktoś ma dostęp do waszego maila, to tak, ma dostęp do waszego walletu, bo po prostu może sobie zainstalować Nightly i jakby, powiedzmy, połączyć to Nightly z waszym mailem. Więc no, to jest takie przeniesienie ryzyka, tak? Jeśli uważacie, że wasz telefon czy wasz mail jest bezpieczny, to tak, powinniście tego używać. Ale tak czy tak, ja uważam, że taki hot wallet, który to reprezentuje, połączenie z mailem jest, myślę, że fair. Tutaj nie ma jakichś większych ryzyk niż po prostu używanie normalnego seedu, a jeśli mamy maila bezpiecznego, ale tak czy tak, jeśli ktoś chce przytrzymywać jakieś większe pieniądze, to polecam Ledgera. No pewnie, pewnie, że zawsze ostatnim tym punktem jest ledger, tak? Gdzie tam przechowujemy, trzymamy, nie ruszamy. Tak więc zgadzam się. A powiedzcie, bo mówili się, że to jest ten sharding, że to zastępuje warstwę drugą Ethereum. To znaczy tak jak w Ethereum mamy warstwę drugą, prawda? Tak tutaj jest ten sharding, który to zastępuje, ale jednak jest coś, co poniekąd można tam jakoś nazwać warstwą drugą Nira, to jakbyście powiedzieli coś o tym więcej i po co w takim razie jest. Tak, to jest ciężki temat, jak wszystko na tym niża. Mamy coś takiego jak Aurora i to jest faktycznie layer 2 oparty o EVM, czyli działa to tak jak wszystkie optymizmy, arbitrum i tak dalej. I to jest właśnie ten problem. To jest z jednej strony layer 2, a z drugiej strony jest to dosłownie smart contract zdeployowany na niżę. I powstało to po to, żeby jakby przenieść performance Nira, żeby połączyć performance, bardzo wysoki performance Nira, a tą użyteczność i łatwość pisania aplikacji na Ethereum. I docelowo to miało działać tak, że ci deweloperzy, którzy dotychczas pisali na Ethereum, jakieś duże projekty pokroju, duże projekty, tak jak nie wiem, Curve, Balancer, Uniswap i tak dalej, po prostu by się przeniosły na tego Nira, bo przenoszenie aplikacji pomiędzy chainami, które są oparte o EVM, jest super proste. Jak dobrze pamiętam, to jest dosłownie kopiuj wklej. I takie było założenie. Jeżeli chodzi o obecnie, czy to się udało, no to tak średnio. Jest tam trochę aplikacji, ale z tego, co ja pamiętam, z takich większych jest tam tylko Curve i SushiSwap. Więc pomysł mi się był spoko, przynajmniej tak z mojej strony tej niedeweloperskiej. No ale na razie to działa średnio. Z tego co pamiętam, co patrzę na DeFi Lamie, jak to wyglądało w hoście, w bull markecie, to tam faktycznie w szczycie był ponad bilion TVL-u, także to jest ogrom pieniędzy. Teraz jest to chyba około 30 milionów, więc ten spadek był drastyczny, był bardzo duży. Ale jeżeli DeFi Lama nie kłamie, to faktycznie z tej aurory się korzystało i ludzie chętnie korzystali. Mamy też coś takiego jak Octopus. To też nie wiem z kolei, czy to można nazwać layer 2, ale na pewno można to nazwać smart kontraktem. I to jest zrobione po to, tak jak Norbert wspominał o tym shardingu, to NIR ma zrobiony ten sharding jeszcze trochę inaczej i tak naprawdę docelowo on będzie rozwijany w tą stronę, aby duże aplikacje mogły mieć swoje własne shardy. No i ten Octopus właśnie bardzo pomaga w robieniu takich shardów dla danej aplikacji. To można powiedzieć, że to tworzy coś takiego jak UpChain. Kiedyś było to dość popularne, jak dobrze pamiętam, to projekt Osmosis. Tak, to mam nadzieję, że się czytało. Robił coś podobnego. Ja o UpChainach za dużo nie powiem, bo tego za dobrze nie pamiętam, ale myślę, że jest to też jakaś ciekawa opcja na skalowanie tej sieci. Ale na pewno jest to mega skomplikowane, jak wszystko na niżej. Znaczy, ja z tego co wiem, to NIR nie ma żadnych layer 2, przynajmniej w takim klasycznym tego rozumieniu. I tak jak mówił Kamil, to są tylko i wyłącznie smart kontrakty. Aurora to jest smart kontrakt i jakby Octopus to też jest smart kontrakt. I idea jest taka, że
Aurora powstała po to, żeby EVM-a dosłownie przenieść, czyli ktoś, kto miał aplikację na EVM-ie, może ją zdeployować na NIR-ze, bum, działa wszystko. Jest teraz obecnie problem z tymi shardami, także jeśli my deployujemy jakiś kontrakt, czy deployujemy jakąś aplikację, to nasza aplikacja może wylądować w 50 różnych shardach, tak? I jeśli komunikujemy się, używając tej aplikacji naszej, no to my tak naprawdę nie wiemy, ile shardów uderzymy, tak? Komunikacje międzyshardowe są wolne, komunikacje w jednym shardzie są praktycznie natychmiastowe, tak? Więc jeśli możemy coś robić w jednym shardzie, powinniśmy to robić w jednym shardzie. No i może tak jak mówiłem, możemy myśleć o jednym shardzie jako o jakimś scalingu, tak? Czyli jeden shard to jest Optimist, drugi shard to jest Avalanche, trzeci shard to jest zk-sync, tak? Więc jeśli nie musimy się komunikować między tymi shardami, to jest wszystko super i działa to naprawdę bardzo szybko. Jeśli musimy się komunikować, to tak, jakbyśmy trochę przechodzili przez bridge. Oczywiście nie musimy tego robić, ale zajmuje to trochę czasu, tak? Przez trochę czasu mam na myśli 2 sekundy, tak? Więc to w porównaniu do Ethereum to i tak nie jest jakaś gigantyczna ilość. No i tak, no, powstają sytuacje, gdzie powiedzmy są aplikacje, które rzeczywiście chcą się deployować na jednym shardzie, no i tutaj te rozwiązania na niżej się pojawiają. Niemniej jednak to nie jest żaden scaling z punktu widzenia czysto performance'owego czy jakiegoś layer 2, to jest nadal jedna i ta sama sieć. No to powiedzcie, wspominaliście, tak, mamy tutaj tego Octopusa, mamy Aurorę. Co jeszcze z takich dużych, może znanych, może projekty, które tutaj społeczność by kojarzyła, takie topowe? Co tutaj się takiego dzieje w tym ekosystemie? Wątpię, że będzie kojarzyć. W ogóle, jeżeli mówimy o ekosystemie, to w ogóle ciężko jest wskazać taki jakby kluczowy element. Tak jak możemy powiedzieć, że teraz, to jest dobry czas. A tak jak NFT na Solanie w ogóle przechodzi drugą albo trzecią młodość przez te Madlapsy, tą kolekcję, może słyszeliście? Jak nie, to polecam sobie zobaczyć, jakby jest dość ciekawa. Niestety nam się nie udało wymintować. Ja jak się no, ale nazywam, właśnie, przepraszam? Madlabs. Madlabs? Tak, Lads. Bardzo, bardzo spoko. Prawda. Art jest mega, no, mi się podoba, no ale polecam sobie zobaczyć. No teraz jak Digut uciekły na Ethereum, to one jakby zajęły ich miejsce, ta kolekcja. Mintowała się w tą sobotę i chyba od soboty, od dniu mintu, dzień w dzień ma największy wolumen, nie tylko na całej Solanie, ale w całym krypto. Więc no, dobrze im idzie. Ale tak, zacząłem właśnie od NFT, bo to jest obszar, który można wskazać, który totalnie leży. Jest parę marketplace'ów, jest parę kolekcji, ale wolumen tam się nie liczy, liczy się w setkach dolarów, a nie w tysiącach, więc to pokazuje, że naprawdę ten obszar niestety leży. Poza tym mamy parę DeFi-owych aplikacji, które naprawdę są spoko, a jedną z nich to jest Rift Finance, to jest największa giełda, zarówno DEX, jak i AMM. I to jest taki dosłownie kombajn, gdzie możemy zrobić praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o DeFi. Poza tym mamy Few and Far, to jest właśnie jeden z tych marketplace'ów i w ogóle o nim nie powinienem wspominać, gdyby nie fakt, że bodajże miesiąc temu zebrali chyba 10,5 miliona dolarów, także to dużo pieniędzy, ja byłem w szoku, że projekt na niżej może tyle zebrać. I ich roadmapa wygląda całkiem spoko, jakby jeżeli inwestorzy na nich wyłożyli, to dość sensowni inwestorzy, bo tam była na przykład Pantera Capital, czyli jeden z takich bardziej uznanych inwestorów krypto, no to pewnie czymś ich przekonali. Na pewno co jest u nich ciekawe i na co ja sobie będę patrzył z ciekawością, to jest jakby taka sekcja zadań i ma to wyglądać tak, jak jest chociażby to krótsze, bardzo popularne, że będą po prostu wynagradzać userów za jakąś aktywność na platformie. To jest coś podobnego, co robi Blur obecnie na Ethereum, no myślę, że to sobie warto zobaczyć. Poza tym Nil jakby stara się też ściągać jakby aplikacje, które dotychczas budowały na innych chainach, żeby robili coś u nich. Jedną z takich aplikacji jest Sweetcoin. Pewnie, jeżeli ktoś tego, no, większość osób pewnie tego nie kojarzy, ale jeżeli kojarzy ktoś Stepin, czyli ta aplikacja, gdzie kupowało się buty i za chodzenie można było zarabiać jakiś token, no to oni działają na bardzo podobnej zasadzie. Też mają aplikację mobilną, z czym, że u nich ten token można zamienić na jakieś vouchery, na produkty lub usługi. Więc jest to dość ciekawego. Jeżeli ktoś no się jarał tutaj, stepem, to... Tutaj właśnie jak był ten boom na Walk to Earn, to faktycznie był ten temat. To wtedy jeszcze
był wyczekiwany ten token. Teraz już chyba normalnie funkcjonuje, prawda? Tak, teraz to już wszystko działa. Ja osobiście nie testowałem, bo ja średnio wierzę w Nie coś takiego. chodzę. Tak. Staram się chodzić, ale chyba nie na tyle dużo, żeby coś tam z tego zarobić. Ale może jak się pojawi bull market, jakieś większe zainteresowanie na tym, to sobie obczaję. Ja Faktycznie. słyszałem, że powstaje nowy 2M, nazywa się Watch 2M i to jest dosłownie oglądanie reklam. Tak, no, dokładnie. Już Jest coś niedługo, takiego. długa młodość. Znaczy, to było już Tak, popularne, tylko nie na blockchainie, to już lata temu, nie? Że oglądały się tak, tak. reklamy i te grosze się zbierało. Tak. Sam kojarzę taki temat, jak byłem jeszcze małolatem gdzieś tam i że było coś takiego. Nigdy z tego nic nie wypłaciłem, ale oglądałem. Tak, koszt wypłat były tak wysokie, że trzeba było oglądać pewnie 5 lat dzień w dzień i by się i tak nie wypłaciło, więc. Na blockchainie zadziała, bo tutaj można mniej wypłacić, na szybciej wypłacić. Byleby wypłaty nie były większe od zysku, prawda? Ale tu opłaty chyba nie są duże, na niże. Tak, NIR jest super tani. Chciałem to rozmawiać, jak szybki on jest, bo te TPS-y czy transakcje na sekundę to jest taki główny chyba wyznacznik, jak szybki jest chain. I nie znalazłem tego, niestety jakiejś żadnej wiarygodnej liczby. Ludzie na NIR-ze piszą, że dochodzi to podobno do 100 tysięcy. Naprawdę jest taka, że NIR w życiu tyle transakcji nie miał i pewnie jeszcze długo, długo mieć tyle nie będzie, więc. Ale jest na pewno wystarczająco szybki, gdzie transakcje przechodzą. No instant. I się nie wywala, tak jak niektóre inne bardzo szybkie chainy. To za szybkie są po prostu i. Tak. A jeszcze jakieś projekty? Bo wspominaliśmy tutaj o tym refinance, o Bitcoinie, coś jeszcze takiego mamy? Ja Może myślę, że jakieś warto. kolekcje? O kolekcjach nie mam pojęcia, ale mogę wspomnieć o OneHolu, tak? Mhm. Jakoś się musimy dostać na tego Nira. Więc mamy tak naprawdę dwie opcje. Z tego co wiem, to jeśli chcemy się zbridżować, to możemy wybrać albo OneHola, albo coś, co się nazywa Rainbow Bridge, coś w tym stylu. No i Rainbow prowadzi nas na Aurorę, czyli na ten powiedzmy scaling czy EVM na niże, a OneHola nas prowadzi bezpośrednio do Nira, więc to są jakby dwie opcje, które możemy wybrać. Oczywiście możemy też bezpośrednio z giełdy dostać się na Nira, tak? To po prostu wypłacając Nira czy jakiś token. A więc to są jakby opcje i ja myślę, że jakby znajomość bridge'y to jest też jakby coś, co jest potrzebne, więc no i to jest też kluczowy element infrastruktury, tak? Jeśli nie możemy się dostać na jakiegoś bridge'a czy na jakiś blockchain używając bridge'a, no to jest to problem, bo nikt nie może tam przejść, więc no ten bridge jest istotny. No niemniej jednak ja nadal uważam, że jakby jest dużo, dużo miejsca na tym Nirze z punktu widzenia aplikacji. No bo powiedzmy sobie szczerze, większość takich, powiedzmy, jak EVM startuje, no to mamy po prostu forki, tak? Tam zwykle nie pojawia się nic nowego, tylko jest 5 razy deployowany Uniswap czy SushiSwap i jakby ludzie próbują tam farmić jakieś jedzeniowe tokeny, gdzie no na niże no niestety nie miało to miejsca i raczej nie będzie miało miejsca, głównie przez to, że no trzeba wszystko pisać do zera. Rozumiem. Jeśli chodzi o sam token, coś więcej możecie powiedzieć? Tutaj NIR jest normalnie natywną kryptowalutą, tak? Tu jeśli chodzi o opłatę, to wszystko idzie w NIRze, tak? Tak, NIR to jest jakby typowy token, jeżeli chodzi o Layer 1, czyli on służy do walidowania sieci, do opłacania transakcji, jak i do głosowania w różnych DAO. No, sam token performuje tak jak reszta tokenów. Dzisiaj sprawdzałem i kosztuje $1,87. Jego ATH to było ponad 20, więc to jest 90% spadek. NIR też niestety, jeżeli chodzi o token, miał takie dwa niefajne eventy. On dość. Może nie dość mocno, ale jakby współpracował z Luną, z Terą, bo UST występowało na Aurorze i było tam jakby dość znacznym stablecoinem. Wiadomo, co się stało z Luną, wiadomo, co się stało z Terą. No i sam NIR też ucierpiał trochę na tym. I ostatnio też stało się coś jakby czego nikt się nie spodziewał. Jakby my, że trochę tam na Solanie siedzimy, to dość dobrze wiemy, co się podziało z Alamedą i z FTX-em.
No i okazało się, że to dotarło, jakby ich tam łapy dosięgły nawet na Nirze, bo 3 kwietnia, jakby TVL całego Nira spadł 34%, to było 53 miliony, z 53 milionów na 35. No i stało się przez to, że takie jest przypuszczenie, że parę portfeli, które jakby ludzie połączyli z Alamedą, powyciągało po prostu pieniądze z tego ekosystemu. Najpierw wyciągnęli blisko 38 milionów dolarów z Refinance, z puli, w formie jakby liquidity. Potem spłacili pożyczkę na Bastion Protocol, tam było ponad milion sztuk Nira, czyli no prawie 3 miliony dolarów. Po czym wypłacili kolejne 6 milionów USDC z różnych platform lendingowych. Więc token Nira performuje średnio i to, ile pieniędzy jest w samym Nirze, też performuje średnio. Teraz w ogóle sobie zobaczyłem jeden z marketplace'ów, jak to wygląda pod względem wolumenu. I najbardziej hot kolekcja ma niecałe, znaczy troszkę ponad 1000 Nira, 7-dniowego wolumenu, tygodniowego, no to jest 2-3 tysiące dolarów. Więc jeżeli chodzi o kwoty, no to jest tu dość biednie. I jest jeszcze jedna kwestia. Tak naprawdę głównym inwestorem Nira był Friaro Capital, który też niestety się wyłożył. I może nie tak spektakularnie jak Alameda czy FTX, ale też się wyłożył. No i nie zapominajmy o tym, że to oni byli jakby takim głównym, powiedzmy, promotorem Nira i na pewno mieli duży stake w tym Nirze. Więc myślę, że nawet jeśli chodzi o jakby Alamedę, no to Alameda miała jakieś pieniądze w tym ekosystemie, a Friado Capital miał dosłownie pieniądze w samym Nirze, tak? I teoretycznie likwidację Friado Capital i całej tej sieci ich, powiedzmy, VC-ków nadal trwa, więc teoretycznie my nie wiemy, ile tam tego Nira jeszcze jest i czy on został zlikwidowany, tak? No to w takim razie powiedzcie, jak widzicie przyszłość tej sieci, z racji tego, co tutaj i się wydarzyło, i się dzieje, jeśli chodzi o to, że niewiele się dzieje, chociaż teraz to właściwie ogólnie na większości chainów, nie licząc wyjątków, się niewiele dzieje. Jak widzicie przyszłość, w którym kierunku to pójdzie, czy jest możliwość tutaj, żeby faktycznie się coś większego zadziało w przyszłości, niedalekiej? Ja myślę personalnie, że ogólnie layer 1 i layer 2 jest za dużo. Powstają co chwila. Niedawno wyszedł Aptos, teraz wychodzi Sui. Nie wiem, czy słyszeliście może o Sei. Nazwę ma od Sui, a logo ma od Aptosa. Takie dziwactwo. I wychodzi dosłownie ogrom. Jakby Nir się trzyma od tego 2020 roku i jako tako się trzyma. Ja uważam personalnie, że dopóki. Znaczy, że. Tego jest po prostu za dużo i ja mi się wydaje, że ta przyszłość może wyglądać tak, że one jakby się spersonalizują, wybiorą sobie taką profesję, czym te chainy się będą zajmować. Nie, na przykład Solana pójdzie mocno w gaming albo w to wszystko związane z mobilnością. Może Nir pójdzie w to AI i tak się wyspecjalizują. Wtedy by to na pewno miało sens. Jeżeli ktoś chce mieć duże portfolio Layer 1, Layer 2, to pewnie warto sobie dorzucić do koszyka. No ale naprawdę mega ciężko coś powiedzieć, co się będzie działo z tym i z tokenem, i z całym ekosystemem. Ale na pewno sobie dadzą radę, skoro już siedzą tu od 3 lat i przeżyli wszystko to, co się stało przez te 3 lata. I Alameda, i Friaru Capital, i Lunę, i dosłownie wszystko co najgorsze i dalej żyją, to pewnie się będą trzymać jeszcze dość długo. Ja myślę, że jest to personalnie trochę zbyt bardzo ciężki blockchain dla deweloperów. I jeśli chcą, powiedzmy, ściągać deweloperów czy osoby, które mają pisać aplikacje, to jeśli ktoś szuka scalingu i bardzo dobrego scalingu, to tak, myślę, że mają tutaj rację i myślę, że to jest dobre. Ale jeśli szukają jakichś takich, nie wiem, nowych projektów, fancy, nie wiem, jakichś tam Shiba Inu czy jakiś Bong, żeby wystartował, raczej takie akcje na Nirze nie będą miały miejsca, tylko wręcz z tego punktu widzenia, że nikt nie, nawet nie wie, jak zrobić tokenu tak na tym Nirze. Sam bym pewnie miał problem z zrobieniem go. I to myślę, że to jest taki kluczowy element, ale jeśli będzie taki moment, że hej, potrzeba tego scalingu i naprawdę ten layer one performance bez
scalingu będzie super istotne, to myślę, że NIR będzie jednym z kompetytorów tutaj między Solaną i może Sui czy Aptosem o jakby taką dominację. Ale obecnie myślę, że jeśli ktoś miałby wybierać rastowy blockchain, to raczej wybierze Solanę, tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, no tak naprawdę Solana obecnie jest lepsza od Nira we wszystkim. W ilości użytkowników, TVL-u, sposoby pisania smart kontraktów, jak to działa w komunikacji. Jedyne co to może granty są gorsze na Solanie niż na Nirze. Tak naprawdę tak to wygląda. Ale jeśli rzeczywiście będzie ten demand, i naprawdę blockchainy będą musiały przetwarzać, nie wiem, nie 1000 transakcji, tak jak jest to teraz, tylko mówimy tutaj rzeczywiście 100 tysięcy, to myślę, że NIR jest najlepiej przystosowanym blockchainem do tego. No i już widzimy powoli, co się dzieje na Ethereum, chociażby z opłatami. Prawda? Jeszcze Ethereum nie jest drogie, jeszcze nie mamy jakiegoś mega bull marketu, prawda? Jednak już te kilkanaście dolarów trzeba płacić za transakcję. No i też raczej taniej nie będzie, tak? Tak No więc na pewno. faktycznie. Nawet platformy scalingowe, takie jak ZK Sync, ja sobie tam się bawiłem, no i swap kosztował tam 1,5 dolarów. A Więc na jeżeli. Starknecie jeszcze gorzej, ale to chyba kwestia tego, że tam ZK Stark ogólnie to jest dużo bardziej problematyczna rzecz, jeśli chodzi o zatwierdzenie transakcji, tak? Ale to już inny temat. Dobra, to w takim razie nie wiem, czy chcielibyście coś jeszcze na koniec, bo myślę, że sporo pogadaliśmy o tym. Bardzo fajnie w ogóle, że potraficie też mówić o tym, co tutaj leży w ekosystemie. Nie cyfrujecie tylko, tak więc to też się ceni, bo można taki pełny obraz zobaczyć ekosystemu, bo też się zastanawiam, dlaczego w Polsce tak mało tym jest, a tu okazuje się, że po prostu jest małe na ten moment zainteresowanie z racji tego, że tam są spore trudności. Więc super, że potraficie o tym mówić. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać na koniec odnośnie Nira? Możemy zasilować, że jeśli ktoś chce wytestować Nira, to zachęcamy używanie Nightly Walletu. Można sobie śmiało wejść, zarejestrować nickname, czyli jeśli ktoś chce mieć swoją domenę .nir, to polecam, zanim ktoś ją ukradnie. Można to zrobić z naszego walletu. Można też się połączyć z jakimiś aplikacjami i spróbować coś kupić, sprzedać, wymienić. I ogólnie zobaczyć, jak wygląda performance, jak się integruje, czy wchodzi w integrację z aplikacjami. No i potencjalnie jest to dobra możliwość, żeby zaznajomić się z ekosystemem, który na przykład w przyszłym bull markecie może rzeczywiście się rozwinąć, albo samemu zdecydować się, że hej, chcę tutaj coś zbudować. Jak ktoś chce coś budować, to na pewno niech się odezwie, jakoś pomożemy i może zbudujemy coś razem fajnego. Dobra, to dzięki w takim razie za rozmowę. Mam nadzieję, że temat tutaj był ciekawy, że sporo fajnych rzeczy powiedzieliśmy. I do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki.